Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z elementów statystyki. Jak wspomniałam, są to elementy statystyki, ponieważ statystyka jest odrębną dziedziną matematyki bardzo szeroką. Aczkolwiek Ty, przygotowując się do matury z matematyki, musisz zaledwie kilka elementów umieć. To znaczy średnią arytmetyczną, średnią ważoną, dominantę, medianę oraz umieć obliczać wariancję czy też odchylenie standardowe. I to właśnie chciałam z Tobą poćwiczyć na tym spotkaniu. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na tą właśnie lekcję. Zadanie numer 1. Średnia arytmetyczna zestawu danych i mamy takie dane 20,x,2,4,10,8 jest równa 8, czyli ta średnia arytmetyczna tych liczb, prawda, w tym zestawie jest równa 8, a my mamy obliczyć medianę tego zestawu. No, więc skoro tak, no musimy zacząć od tej średniej arytmetycznej, bo podali nam, że wynosi 8. Przypomnijmy sobie, jak liczymy średnią arytmetyczną. Po prostu, co trzeba zrobić z tymi wszystkimi liczbami? No dodać ze sobą, prawda? Czyli dodajemy 20, dodać x, dodać 2, dodać 4, dodać 10, dodać 8. I to wszystko, jak dodamy, dzielimy przez ilość. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mamy liczb, czyli dzielimy przez 6. To by średnia arytmetyczna powinna się kojarzyć ze średnią ocen, choćby nawet na koniec roku szkolnego, jaką sobie umiesz obliczać. I powiedzieli mi w tym zadaniu, że ta średnia wynosi 8, czyli ja wiem, że ona wynosi 8, ale nie znam tego x-a, więc pewnie tego x-a trzeba będzie wyznaczyć, żeby później przejść do dalszej części zadania. Czyli, no co tu robimy u góry? No dodajemy sobie, prawda, 20, 2 plus 8 mamy 10, to 30, tu mamy 44. Czyli 44 dodać x podzielone przez 6 równa się 8. No dobrze byłoby się mianownika pozbyć, czyli pomnóżmy razy 6 i mamy 44 dodać x równa się 8 razy 6 to jest 48. Chcąc wyliczyć x, muszę przerzucić 43 na tą stronę, czyli będę miała 48 minus 44, czyli będę miała po prostu po odjęciu 4. Czyli ja nie miałam podane w zadaniu, ile x wynosi, ale poprzez informację, że średnia arytmetyczna wynosi 8, policzyłam tego x. I teraz mogę przejść do mediany. Z medianą jest tak, że musisz pamiętać, że w medianie musisz sobie te liczby uporządkować. Ja proponuję od najmniejszej do największej, ale możesz robić jak chcesz. Czyli tak, najmniejsza z tych liczb to jest 2, następna jest 4, następny jest ten x, bo też wynosi 4, dalej, następna jest 8, 10 i 20. To jest zestaw tych samych liczb, tylko uporządkowany. I teraz mediana, przypomnijmy sobie. Mediana jest to wartość środkowa uporządkowanego zbioru danych. Jeżeli ich jest parzyście, to wtedy bierzemy z tych dwóch środkowych średnią arytmetyczną. Ale pamiętasz, na pewno tak to się robiło, skreślało się pierwszą z ostatnią, później tą z tą. I zostawały nam dwie, no bo jakbym skreśliła, to bym nic nie miała, a przecież ja muszę wyznaczyć tą medianę. Medianę będę pisała m jak mediana i teraz liczę średnią arytmetyczną. 4 dodać 8 podzielone przez 2. Gdyby wyszła jedna tylko po skreśleniu, no to byłaby mediana. Ale jak wychodzą dwie, to ja muszę policzyć ich średnią arytmetyczną. Czyli mam 4 plus 8 to jest 12, podzielone przez 2 to jest 6. Okazuje się, że mediana tego zbioru, czyli wartość środkowa uporządkowanego zbioru danych, wynosi 6. Zadanie numer 2. Oblicz średnią arytmetyczną i medianę liczb 2, 44, 12, 5, 7, 8, 8, 2. Mamy policzyć średnią arytmetyczną i medianę, czyli zadanie podobne do zadania numer 1, z tym, że nie ma tu żadnej niewiadomej, więc wygląda na prostsze. Mamy policzyć średnią arytmetyczną. Albo zapiszesz słownie, albo ja używam takiego zapisu x z kreseczką. Ta kreseczka u góry oznacza średnią właśnie, najczęściej jest to arytmetyczna. I teraz co robimy? No podobnie jak w zadaniu numer 1, będziemy dodawać 2, dodać 44, dodać 12, dodać 5, dodać 7, dodać 8, dodać 8, dodać 2 i dzielimy przez to, ile ich jest.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dzielimy przez 8. Możesz to zrobić oczywiście w głowie, możesz przy użyciu kalkulatora. Ten wynik tutaj u góry w liczniku to jest 88 podzielone przez 8, czyli mamy wynik 11. Oznacza to, że średnia arytmetyczna tego zbioru liczb to jest 11. No ale chcieli jeszcze medianę, prawda? Do mediany my sobie musimy ją uporządkować. Ja proponuję od najmniejszej do największej, czyli tak, dwójkę mamy tu i dwójkę mamy tam. Dalej, następna jest piątka, następna siódemka, następna ósemka i jeszcze jedna ósemka, następna mamy dwunastkę i 44. Musimy sobie tak ustalić, żeby na pewno było to faktycznie od najmniejszej do największej uporządkowanie, albo od największej do najmniejszej, żeby jakiejś czasem liczby nie przeoczyć. No i podobnie jak w zadaniu numer 1, mediana, to jest liczba parzysta elementów, bo mamy tych liczb 8. Jest ich parzyście, to na pewno nam wyjdą dwie w środku. Możemy sobie skreślać to z tym, to z tym, to z tym. No i tych dwóch już nie skreślę, no bo bym nic nie miała. Czyli, żeby policzyć medianę, to ja teraz liczę średnią arytmetyczną tych dwóch elementów, które w środku mi zostały. Czyli 7 dodać 8 nad 2. Mamy 15 drugich, czyli jak sobie to podzielimy, to będzie 7,5. Mediana oprócz średniej arytmetycznej to jest bardzo często występująca wielkość statystyczna, mówiąca nam właśnie o tej takiej jakby wartości środkowej tego uporządkowanego zbioru danych. Czyli też mówi o pewnym jakby stwierdzeniu, że tak na środku, tak plus minus tego zbioru danych jest 7,5. To są oczywiście tylko i wyłącznie obliczenia statystyczne. Tak samo jak tutaj średnia. Średnia mówi o tym, że średnio każda z tych liczb jest 11. Ale przecież widzimy, że jedna jest 44, to jest dużo większa od średniej. Inna jest dwójka, dużo mniejsza od średniej. Ale tak średnio mogę powiedzieć, że w tym zbiorze mamy liczbę 11. Tyle wynosi wartość średnia. Zadanie numer 3. Wyznacz dominantę zbioru liczb. I w podpunkcie A mamy 2, 2, 2, 6, 6, 7, 5. A w podpunkcie B mamy 10, 11, 11, 20, 20, 10, 6. Pojęcie dominanty jest w zadaniu bardzo łatwym pojęciem, bo dominanta, jak sama nazwa wskazuje, dominuje. Czyli popatrzmy na podpunkt A. Co dominuje? Dominantę będziemy oznaczać literką D. Co dominuje w tym zbiorze? Czyli czego jest najwięcej? No bezdyskusyjnie dwójek. Dlatego dominantą jest liczba po prostu 2. Natomiast w podpunkcie B patrzmy. Co dominuje? Dziesiątki mamy 2. Jedenastki mamy 2 i dwudziestki mamy 2. Czyli w zasadzie dominują wszystkie 3. Tak chciałam Tobie pokazać, że dominant może być kilka. Czyli naszą dominantą jest liczba 10, naszą dominantą jest liczba 11 i naszą dominantą jest liczba 20. Czyli dominanta należy do takiego zbioru trzyelementowego. Albo to jest dziesiątka, jedenastka, czy też dwudziestka. Zapamiętaj, dominanta może być jedna, ale może być ich naprawdę kilka tych dominant. W zadaniach wszystko zależy o tym, jak one są skonstruowane, prawda? Ile tych liczb nam się powtarza. Zadanie numer 4. W łyżwiarstwie figurowym na lodzie oceniany jest styl wykonania z wagą 0,3, wartość techniczna występu z wagą 0,5 oraz dobór muzyki i stroju z wagą 0,2. Reprezentant Polski uzyskał 10 punktów za styl, 6 punktów za technikę oraz 8 punktów za muzykę i strój. Ile punktów ostatecznie otrzymał? Jeżeli interesujesz się właśnie sportem, to nieraz zauważysz, że jak oglądasz różne tam właśnie rozgrywki sportowe, tym bardziej łyżwiarstwo figurowe na lodzie, to właśnie sportowcy uzyskują różną ilość punktów za różne rzeczy. Ale każda z tych rzeczy, które są oceniane, ja tutaj założyłam, że oceniamy styl wykonania, wartość techniczną i muzykę i strój i każda z tych rzeczy ma inną wagę, czyli jakby jedna jest ważniejsza od innej. Jak widzisz, tu mamy wagę największą za wartość techniczną, prawda, występu, czy on się gdzieś nie przewrócił, czy zrobił dużo tych takich różnych piruetów i tak dalej. No więc ja mam powiedzieć, ile faktycznie reprezentant Polski ostatecznie otrzymał tych punktów. Więc liczymy średnią ważoną. Ja to zaznaczę x kreseczką,
ważona. I teraz przypomnijmy sobie, jak to się robiło z tą średnią ważoną. Po prostu mnożyło się punkty, tak jak tutaj, przez wagę, następnie dodawało się następne punkty pomnożone przez wagę i znowu następne punkty pomnożone przez wagę i to wszystko dzieliło się przez sumę wag. Akurat jak zauważysz w tym zadaniu, to jak ja dodam te wagi, to one wynoszą 1, bo bardzo często ta suma wag właśnie wynosi 1, ale nie jest to standard, bo suma wag może wynosić 100 na przykład, dlatego my musimy sobie rozpisać porządnie ten wzór, czyli będziemy robić tak. Za styl mamy 10 punktów, waga 0,3, czyli razy 0,3. Dodać. Za wartość techniczną mamy 6 punktów, waga razy 0,5 będzie. Dodać. Za muzykę, strój, choreografię, prawda, mamy 8 punktów, ale za to jest waga 0,2. I to wszystko dzielimy przez sumę wag, czyli dodajemy 0,3, dodać 0,5, dodać 0,2, no i to się równa i będziemy wymnożyć. 10 razy 0,3, no to oczywiście jest 3, dodać. 6 razy 0,5, no to też jest 3, dodać. 8 razy 0,2 to jest 1,6 i to dzielę przez, no w tym wypadku przez 1, więc gdybyśmy przez nic nie podzielili, nie pisali tej kreski ułamkowej, to w tym wypadku nic by się nie stało. Ale to wszystko tylko i wyłącznie dlatego jest to wszystko, że suma wag wynosi 1. No i to się równa. 3 plus 3 mamy 6. Plus 1,6 mamy 7,6. Czyli nasz reprezentant Polski pewnie na 10 punktów, bo tak możemy sobie przyjąć, uzyskał 7,6 punkta. A z innego kraju tam inna ilość. I bardzo często, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że bardzo często właśnie są po przecinkach, prawda, podane. To znaczy, że właśnie z tych obliczeń średniej ważonej wychodzi nam tak, jak nam wychodzi. Średnia, statystyka. Ale szczególnie ta średnia ważona jest wykorzystywana w różnych dziedzinach życia, jak widzisz tutaj w sporcie. Zadanie numer 5. Tabela przedstawia odpowiedzi uczniów klasy 2B pewnego technikum na pytanie. Ile razy byłeś w kinie w ciągu ostatniego miesiąca? I tą tabelę przerysowałam. Mam ją rozumieć tak, że 10 osób było 2 razy w kinie w ciągu ostatniego miesiąca. Kolejne 10 osób było 3 razy w kinie. Kolejne 8 osób było 4 razy w kinie i aż 2 osoby były 7 razy w kinie. No muszą lubić kino, nie? No i teraz tak, podpunkt A. Oblicz średnią arytmetyczną ilości wyjść do kina przypadającą na jedną osobę, po prostu średnią arytmetyczną, a w podpunkcie B oblicz odchylenie standardowe z dokładnością do 0,01, czyli do części setnych, z dokładnością do części setnych. I teraz, oczywiście zaczynamy od podpunktu A, liczymy średnią arytmetyczną i zapisujemy, czyli moja średnia arytmetyczna to się równa. Pasowałoby w ogóle zastanowić się, ile tych osób przepytano, no nie? Ile tych osób było w tej klasie, czyli mamy tak 10, 10 i tu 10, czyli tych osób jest 30. To nam się sprzyda, bo będziemy wiedzieć przez co dzielić, prawda? Dzielimy przez 30. I teraz tak, jak chcemy policzyć, to ja powinnam każdą osobę brać i mówić ta dwa razy, kolejna dwa razy, kolejna dwa razy i aż 10 tych dwójek. Ale po co mam tak robić? Jak mogę zrobić takie mnożenie? 10 razy 2, bo 10 osób było 2 razy w kinie. Następne 10 osób było 3 razy w kinie. Następne 8 osób było 4 razy w kinie i 2 osoby były 7 razy w kinie. No i liczymy sobie, czyli mamy tak 20, dodać 30, dodać 32 i dodać 14. Dzielimy to przez 30 i to się równa. No i musimy to dodać. 20, 30, 50, 82, mamy 96 podzielone przez 30. Tutaj będzie oczywiście ułamek taki dziesiętny, zapiszemy. 3,2 wychodzi, czyli oznacza to, że średnio w tej klasie każdy był w tym miesiącu ostatnim 3,2 razy w kinie. Oczywiście mówimy około 3 razy w kinie, prawda? Natomiast no, formalnie średnia tutaj nie przybliżaliśmy, bo wyszedł nam wynik piękny, aczkolwiek ułamek dziesiętny, 3,2. Ok, więc średnia jest już łatwa, natomiast gorzej z odchyleniem standardowym, ponieważ w tablicach jest wzór, ten wzór jest dosyć skomplikowany, ale ja spróbuję jakoś to prosto do tego podejść. Tak oznaczamy sigma odchylenie standardowe. Jeżeli trudno Ci się tak pisze, to wystarczy, że napiszesz po prostu S
i też będzie odchylenie standardowe. Natomiast zanim obliczymy odchylenie standardowe, liczymy wariancję. Ja w skrócie piszę var jak wariancja, prawda? Taki skrót. I teraz jak tą wariancję się liczy? Kreska ułamkowa i tak, na dole oczywiście dzielimy przez 30, podobnie jak przy średniej arytmetycznej. Wariancję liczymy w taki sposób. Otwieramy nawias i od wielkości obserwowanej, czyli my, uwaga, obserwujemy taką rzecz, ilość wyjść do kina, my obserwujemy, bo nie wiemy, ile w tej klasie tak średnio wychodzą, to znaczy policzyliśmy sobie, ale chcemy powiedzieć, jak bardzo i jak wielkie jest odchylenie standardowe, odchylenie od tej średniej, prawda? Jak wielkie jest. No więc analizujemy ilość wyjść do kina. I teraz mamy tak. Pierwsza opcja jest taka, że dwa razy ktoś był w kinie, czyli 2. Odejmujemy od tego to, co nam wyszło średnio, czyli 3,2. Podnosimy do kwadratu i mnożymy przez ile takich osób było, bo nam się 10 razy tego nie chce pisać, czyli razy 10. Dodać. Następnie to wzięliśmy, teraz bierzemy trójeczkę. 3 minus 3,2 do kwadratu i znowu razy 10. Dodać. Troszkę pisania jest, no ale taka jest tutaj ta statystyka. Trójkę mamy, to teraz bierzemy czwórkę. Czyli 4 minus 3,2 i to do kwadratu i razy w tym wypadku 8. I ostatnie dodać. Teraz mamy ostatnią opcję, czyli mamy 7 wyjść do kina minus 3,2 do kwadratu i razy 2. I teraz no, najlepiej jest to zrobić przy użyciu kalkulatora, prawda? No bo dzięki temu zrobimy to szybciej. A gdybyśmy to chcieli pisemnie mnożyć, czy jakkolwiek, no byłoby na pewno ciężko. Czyli po pierwsze musimy wykonywać działania w nawiasach. 2 minus 3,2 to jest minus 1,2. Ale ten 1,2 podniesiemy do kwadratu. Da nam, to myślę, że w głowie nawet byś się dał rady, to jest 1,44, a ja może zapiszę. 1,44 razy 10 dodać. Teraz tutaj, jak to odejmiemy, to będzie 0,2 i je podniesiemy do kwadratu. 0,04 znowu razy 10 dodać. Tutaj mamy z kolei 0,8. Jak pomnożymy przez 0,8, to mamy 0,64. A wzięłam sobie kalkulator po to, żeby od razu mnożyć, a nie mnożę. Trudno, niech będzie. Dodać. I tu z kolei, jak mamy 7 minus 3,2, to mamy 3,6. I pomnożymy przez 3,6, bo do kwadratu, to mamy 12,96, tylko że razy 2. No i teraz w następnym kroku co musimy zrobić? Oczywiście to wymnożyć. Przez dziesiątkę to tylko przesuwamy przecinek, czyli mamy 14,4. Dodać. Tutaj znowu przesuwamy przecinek, czyli mamy 0,4. Dodać. Tutaj sobie pomnożymy, czyli 0,64 razy 8 pomnożymy. Mamy 5,12. I dodać, i to też pomnożymy, 12,96 razy 2, to mamy 25,92. I to wszystko przez 30. No i teraz jak dodamy te wszystkie liczby, 14,4, dodać 0,4, dodać 5,12, dodać 25,92, wychodzi nam wynik 45,84, dzielimy to przez 30 i tutaj jak podzielimy, oczywiście najszybciej przy użyciu kalkulatora, wychodzi nam wynik 1,528, dokładnie nam tak wyszło. I teraz ostatnia rzecz, potrzebujemy odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe, możesz znaleźć w tablicach taką informację, jak sobie zapomnisz, że odchylenie standardowe, ja je oznaczam sigma, jest to pierwiastek zwykły kwadratowy z wariancji, czyli u nas będzie to po prostu pierwiastek stopnia drugiego z liczby 1,528. I teraz ja poprosiłam o to, żeby ten pierwiastek podać, ten wynik, to odchylenie standardowe podać w przybliżeniu do części setnych. Czyli przybliżamy i podajemy, że jest to wynik 1,24. Mamy taki wynik 1,24. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że nasze wyjścia do kina w tej próbce badanych osób są odchylone od średniej o około 1,24. Zadanie numer 6. Diagram słupkowy przedstawia odpowiedzi uczniów klasy pierwszej C pewnego liceum na pytanie, ile toalet posiadasz w domu? I ja ten diagram słupkowy postarałam się przerysować.
Oblicz średnią arytmetyczną z dokładnością do 0,1 oraz odchylenie standardowe z dokładnością do 0,1. Czyli dokładnie to samo robimy co w zadaniu numer 5, z tym, że będziemy mieć przybliżanie z dokładnością do 0,1 i będziemy chcieli policzyć oczywiście średnią arytmetyczną i to odchylenie standardowe zwane sigma. Zaczynamy od początku, to znaczy tak, pasowałoby z tego diagramu słupkowego wywnioskować, ile osób jest w tej klasie, czyli policzyć n ilość osób. No to patrzymy sobie, liczba osób to jest oś Y, czyli tutaj mamy osoby 4, czyli tak wysoko jest ten diagram na czwórce, teraz tutaj mamy 10 osób, dalej tu mamy 3 osoby i w ostatnim mamy jedną osobę. Czyli jak sobie tutaj dodamy, no to widzimy, że tych osób mamy 18. Czyli taka małoliczna klasa, 18 osób. I teraz zadaliśmy im takie pytanie, ile toalet posiadacie w domu? No niektórzy mają jedną toaletę, niektórzy dwie, widzimy najwięcej jest takich osób, dominuje. Niektórzy mają 3 toalety, a są tacy, co mają też 4 toalety. I my mamy policzyć średnią arytmetyczną. No więc liczymy średnią arytmetyczną standardowo, to znaczy będziemy sobie mnożyć, tak jak to było w zadaniu numer 5, mnożyliśmy sobie tak samo tutaj. Jedną toaletę posiadają 4 osoby, czyli 4 razy 1, dodać. Teraz 10 osób aż, mnożymy razy 2, bo ma 2 toalety. Dalej 3 osoby mnożymy razy 3, no bo mają 3 toalety i jedna osoba ma aż 4 toalety i wszystko dzielimy przez ilość osób. Czyli mnożymy, mamy 4, dodać 20, dodać 9, dodać 4, dzielimy przez 18. I teraz wychodzi nam tutaj wynik. Mamy 29, dodać 8 z tego będzie, czyli mamy 37, dzielimy przez 18. Jak my to podzielimy, to 37 przez 18, to widzimy, że nie wyjdzie nam niestety taki piękny wynik, więc musimy przybliżyć, zresztą prosiłam o przybliżenie, do pierwszego miejsca po przecinku. Czyli będę miała 2 przecinek i po przecinku mam tak 0,5555. Czyli będę miała 2,1, bo zaokrąglamy do góry. Czyli mniej więcej jest tak, że na jedną osobę w tej klasie przypada około 2,1 toalety. No wiadomo, że mówimy w przybliżeniu około 2 toalety, ale statystyka jest to nauka oparta na liczbach. My podajemy liczby z przecinkami, no używamy kalkulatora, no tak jest w statystyce. No to teraz dalej wiemy, że musimy policzyć wariancję. Wariancję będziemy liczyć podobnie, jak liczyliśmy to w zadaniu numer 5. I teraz tak, otwieramy nawias. Najpierw zastanawiamy się, co my analizujemy w tym zadaniu, co badamy. Badamy liczbę toalet, czyli pierwsza z możliwości to jest 1, czyli są osoby, co mają jedną toaletę. Odjąć wartość średnią, czyli 2,1 do kwadratu, mnożymy przez ilość tych osób, były to 4 osoby. Dodać teraz 2 toalety i odjąć wartość średnią do kwadratu razy i było tych osób 10. Dalej dodać, następnie były 3 toalety, odjąć 2,1 wartość średnią razy i tych osób były 3. Dodać i następnie była taka jedna osoba, co miała 4 toalety w domu. Czyli 4 odjąć 2,1, czyli tą średnią, do kwadratu razy 1. Oczywiście wszystko dzielimy przez ilość osób, czyli 18. No i teraz będziemy oczywiście wykonywać obliczenia. Ja tutaj może będę od razu już podnosiła do kwadratu i mnożyła przez tą liczbę, co stoi za nawiasem. Czyli 1 minus 2,1 to jest minus 1,1. Do kwadratu minus nam się kasuje, czyli mamy 1,21 i razy 4 i mamy 4,84. Dodać. Teraz 2 odjąć 2,1 to mamy minus 0,1, ale oczywiście my ten minus pomijamy, prawda, przy kwadracie, czyli mamy 0,01 razy 10, to wiadomo, że nam się przesunie przecinek i mamy 0,1. Dodać. Teraz tutaj 3 odjąć 2,1 to mamy 0,9 razy 0,9, no bo do kwadratu i od razu razy 3 pomnożę, 2,43. I dodać ostatnie, 4 minus 2,1 to jest 1,9, mnożę razy 1,9 i mam 3,61, no razy 1 to mi się nie zmienia.
Oczywiście to, co ja już liczę, to już jest wartość przybliżona, bo ja tutaj przybliżyłam średnią, bo tak prosiłam i później jeszcze poprosiłam o to, żeby później przybliżyć na końcu już nasze odchylenie standardowe. Ale na razie już tak liczymy, czyli 4,84 dodać 0,1 dodać 2,43 dodać 3,61 to się równa i mamy 10,98 i to dzielimy przez 18. No to ja to podzielę przez 18, wychodzi mi wynik 0,61 i teraz będę chciała oczywiście policzyć odchylenie standardowe, czyli sigma jako pierwiastek z wariancji stopnia drugiego, pierwiastek kwadratowy, czyli liczę pierwiastek 0,61. 0,61 pod pierwiastkiem, jak sobie wsadzimy, to my mamy oczywiście podać wartość przybliżoną, jest to około 0, do pierwszego miejsca po przecinku 0,8. Czyli wyszło nam, że odchylenie standardowe liczby toalet od tej wartości średniej wynoszącej 2,1 to jest około 0,8 oczywiście sztuki toalety, tyle wynosi odchylenie standardowe. To, co chciałam Tobie przedstawić na tej lekcji, na której przygotowałam 6 zadań, to jest głównie z naciskiem na średnią arytmetyczną, ważoną, na medianę, dominanta też nam się gdzieś pojawiło, chociaż bardzo rzadko, i w ostatnich zadaniach odchylenie standardowe. No chyba jak sam widzisz, to odchylenie standardowe najgorzej się liczy, bo potrzeba kalkulatora, bo bez kalkulatora no to bardzo ciężko, bo trzeba byłoby długo to podnosić do kwadratu, mnożyć, czasem pisemnie dodawać, a przy użyciu kalkulatora jest szybko, no ale przecież na maturze możesz mieć kalkulator, więc używaj go świadomie i mądrze. Jeżeli oczywiście uważasz, że to jest za mało te 6 zadań, że tak nie bardzo wyćwiczony jesteś, zapraszam Cię do mojego zakupu kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl i tam uczymy się statystyki od zera, od początku. Natomiast jeżeli chcesz tylko poćwiczyć sobie, zapraszam Cię do pobrania mojego zestawu zadań, który przygotowałam, który jest dostępny na moim fanpage'u. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, że się to podobała, ciekawa. No a zapraszam oczywiście jak zwykle na kolejne spotkanie z Aika Mat.